Siemaneczko, z tej strony ChatPlayer i dzisiaj mamy kill confirmed u mnie, ale o samym trybie za chwilę. Na początek chciałem powiedzieć tylko o tym, że mam cały czas u siebie włączony tryb Paintball Mode. Ktoś zwrócił na to uwagę pod ostatnim filmikiem. Ta farba wylatująca z lufy, rozbijająca się na przeciwnikach, to nie jest żadnego rodzaju cenzura, to po prostu jest opcja dostępna w ustawieniach w tym samym miejscu, gdzie chociażby ustawia się swoją czułość, więc tam wystarczy tylko kliknąć tak lub nie i możemy się cieszyć trybem paintballowym. Ja włączyłem ją dlatego, że niekiedy celując przeciwnika mijam się z nim milimetrami i wydaje mi się, że ta farba pozwala mi szybciej właśnie zauważyć, że się z kimś mijam i się poprawić, więc dla mnie to jest pewnego rodzaju pomoc. Jeśli ktoś ma z was podobne problemy do mnie, jak najbardziej polecam sobie tego trybu paintballowego wypróbować. Mi się wydaje, że warto, naprawdę warto. Spróbujcie, jeśli się wam nie spodoba, zawsze go możecie wyłączyć. Kolejną rzeczą, o której chciałem powiedzieć, to broń. Ostatnio nie mogłem sobie przypomnieć jej nazwy. W każdym razie jest to elitarna odmiana bala i nazywa się Obsidian Steed, więc jeśli zdarzy się wam wylosować ją z paczuszki, z tego dropu, to jak najbardziej polecam go używać, bo wydaje mi się jedną z najlepszych odmian bala, jaką do tej pory grałem, a mam ich tam chyba ze 4 albo 5, tak mi się wydaje teraz. I to jest ta, którą używam najczęściej, najwygodniej mi się nią gra. Więc jeśli ją zdobędziecie, wypróbujcie, bo myślę, że warto. Dobrze, skoncentrujmy się teraz na samym King Confirmed i od razu mówię, że to jest gra nagrywana po ostatnim patchu wnoszącym te wszystkie zmiany, pierwszym patchu, który jakiekolwiek zmiany wnosi, czyli 1.05, który ukazał się we wtorek rano, czy tam w południe. I co mamy? Co mamy w tych zmianach? Może jeszcze o tym patchu porozmawiamy. Tak z grubsza, tylko oczywiście nie będę was tutaj zanudzał dokładnie wszystkimi informacjami. Jeśli komuś na nich zależy, cały czas przypominam o stronie Charlie Intel, tam wszystko jest przedstawione jasno i wygodnie w jednym miejscu, więc warto tam zajrzeć, jeśli takie rzeczy was interesują, chcecie wyciągnąć więcej informacji na temat nowego patcha. Pierwszą rzeczą, o której ja wspomnę, jest to, że zmieniono nam czcionkę i umiejscowienie tej linijki tekstu, która zawiadamia nas o tym, że ktoś odzywa się na in-game czacie. Tutaj macie widoczną właśnie tą linijkę tekstu na prawo od minimapy. Widzicie, że czcionka jest o wiele mniejsza od tego, co było poprzednio. Szczególnie, że była ona umiejscowiona również bardzo źle, bo to był prawie środek ekranu i niekiedy dość sporo miejsca to zajmowało, dość sporo ekranu zasłaniało mnie, samemu to działało na nerwy, więc ja jestem z tej zmiany zadowolony. Kolejna rzecz, jaka została naprawiona, to to, że znikały nam samodzielnie stworzone emblematy przy tym, jak się prestiżowało, więc tutaj już tego problemu nie powinno być. Ja sam się z tym problemem spotkałem, bo ten emblemat, który stworzyłem sobie, tego Patryka, gdzieś tam z YouTube'a wyciągniętego, godzinkę poświęciłem na jego tworzenie, bo tam trzeba było te 32 warstwy, wiecie, umiejscowić gdzie trzeba i tak dalej. No trochę czasu to zajmuje. No i stworzyłem go sobie, godzinę potem prestiżowałem i emblemat zniknął. No myślałem, że krew mnie zaleje. Ja to rozwiązałem w taki sposób, że zainstalowałem aplikację na Androida dostępną właśnie do koda WTOM, tą oficjalną. Tam jest również kreator emblematów i tam on się pojawił, ten emblemat, wcześniej go uploadowany. Po prostu pojawił się w mojej tak jakby galerii. Wystarczyło go aktywować i mi wrócił. Ale wielu ludzi wiem, że narzekało właśnie na to, że ich emblematy znikają. Teraz okej, już tego problemu być nie powinno. Więc to tyle. Kolejna rzecz to są challenge do broni. Podobno mają się teraz przy prestiżowaniu nie resetować. Było tak, że na przykład mieliśmy 99 ze 100 wymaganych headshotów, żeby powiedzmy odblokować sobie jakieś camo albo coś takiego, czy tam jakiś challenge, za który się dostaje calling card, czy tam inne pierdoły. I mieliśmy 99 headshotów, prestiżowaliśmy i musieliśmy zaczynać od zera. Więc taki był problem, teraz podobno został rozwiązany, nic takiego się nam dziać nie powinno, ale tego nie jestem do końca pewny, bo na tym balu, który gram, zresztą ogółem to jest bal obojętny jaki, miałem bodajże 50 longshotów na 80 wymaganych, prestiżowałem wczoraj na drugi, na trzeci przepraszam prestiż, nie, na drugi i zresetowały mi się, te longshoty mi się zresetowały, więc nie wiem co się dzieje, może to jest jakiś błąd z mojej strony, a może po prostu po zresetowaniu gry to już wróci, nie wiem, naprawdę nie wiem.
Nieważne, to jest w sumie tylko pierdoła na jakieś głupie kamosy, więc nie będę się tym zbytnio przejmował. Kolejną rzeczą dość śmieszną, o której trzeba wspomnieć, to jest poprawione połączenie. Matko święta, z tym połączeniem to będzie kwestia, która będzie do obgadania jeszcze milion razy. Tutaj w ogóle macie mojego triple killa teraz na ekranie za pomocą bombera. Naprawdę bomber na tej mapie znowu zadziałał. I zaraz po tym, o tak, właśnie, dostaję missile strike'a. I muszę powiedzieć, że to jest ulepszony na maksa missile strike, znaczy dodane do niego są trzy ulepszenia. Te dwie pierwsze rakiety, które widzicie, i na koniec Hellfire. Dwóch gości przed rakietami uciekło, ale obydwóch opierdoliło od razu z Hellfire'a, więc sam siebie poprawiłem. Dobra, miałem mówić o połączeniu. Ta poprawka wygląda tak, że włączamy scoreboard i w momencie, gdy stoimy w miejscu, pokazuje nam super 5 kresek, jesteśmy wymaksowani, będziemy wymiatać, ale ruszymy na metr do przodu i już kreska spada do jednego. Przynajmniej tak to wygląda w mojej, na moim ekranie, więc nie wiem, jak to jest u was. Oczywiście czujcie się wolni do dania mi znać w komentarzach, ale mnie tutaj ten gościu wyruchał, byłem na takim streaku w ogóle i mogłem cały czas go kontynuować i gościu po prostu mnie zdropshotował jak dziecko, dosłownie jak dziecko, ale ja też tutaj zajebałem, bo przestałem po prostu w pewnym momencie strzelać, bo myślałem, że wpakowałem w niego wystarczającą ilość kul. Dobra, czy tam jeszcze jakieś konkretne zmiany były? Oczywiście jedną z najważniejszych zmian, jaka mi się wydaje, jest właśnie zmiana w trybie Kill Confirmed. Dlatego go tutaj gram, dlatego go postanowiłem w ogóle nagrać, bo zwiększono nam limit tych blaszek, które musimy zebrać do skończenia całego trybu. Wcześniej było to 65, tutaj mamy teraz limit 85 i jest to naprawdę duża zmiana na plus. Jest to teraz dłuższy tryb. Jeśli ktoś z was wcześniej lubił grać dominację właśnie ze względu na to, że zazwyczaj dłużej się tam grało, można było sobie dłużej postrzelać, w jakieś większe wyśrubowane wyniki zdobywać, to Kill Confirmed jest kolejnym takim trybem, gdzie naprawdę dość sporo ludzi idzie ubić. Ja wczoraj grałem bodajże, no dość sporo gier, no przyznam szczerze, grałem z 15-20 powiedzmy Kill Confirmedów, w bodajże tam 5-6 udało mi się zdobywać powyżej 40 killi. Ja akurat pokazuję wam ten, który widzicie, z 38 killami, ponieważ był dość taką optymalną długość, miał niezbyt długi, około 10 minut na takich gameplayach, na bardziej mi zależy. Poza tym dość był dynamiczny, nie było żadnych takich dłuższych przerw w zabijaniu i tak dalej. Więc no, jeśli ktoś z was lubi dłuższe rozgrywki w Call of Duty, to jak najbardziej zachęcam właśnie do grania teraz w Kill Confirmed, bo jest co grać. Tutaj już widzicie mojego przedostatniego killa, wyzbieram jeszcze resztkę blaszek. Wydaje mi się, że mój będzie ostatni, tak, powinien pojawić się mój killcam na końcu i ja zbiorę ostatnią blaszkę, więc będziecie również mieli okazję widzieć ten mój emblem, o którym wspominałem tego Patryka. Zresztą on cały czas tutaj jest na broni po lewej stronie. Więc no, tutaj się gra właśnie będzie kończyć. Kingslayera dostałem, czyli zabiłem na końcu gościa, który był u nich na pierwszym miejscu w tabeli. Zebrałem blaszkę, tutaj proszę bardzo, Patryk się do was uśmiecha. I dobrze, tutaj będziemy wszystko kończyć. Jeśli cały gameplay się wam podobał, jeśli podobał się wam mój komentarz, gadka o patchu i tak dalej, bardzo proszę, zostawiajcie komentarze, zostawiajcie lajki i widzimy się już wkrótce. Tymczasem, pa pa!